No i dobra, mamy niedzielę. Ta niedziela taka niewyraźna, bo wiatr się nagle zerwał. Alerty RCB odnośnie burzy. Mam 4 godzinki dzisiaj zarezerwowane. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Wzajemnie, dzięki. No i tradycyjnie nawiślone. No, tam jest granatowo już nad mostem. Oj. Pierwszy piorun i spierdolam do domu. Muszę w końcu tą jebaną przerzutkę wyregulować. Dzięki, do widzenia. No i dobra, jedno z głowy, dostałem za nie 7,59. Wpadło kolejne. Z maca na kąciku. Dzień dobry. Hej. 295. Potwierdzone, dziękuję. Trzeba uważać w takich wiatrach, bo ten rower jest cały zabudowany przez ten przez tą baterię, ten cały sterownik. Nie ma żadnego prześwitu. Jak powieje bocznym, ten rower się zachowa jak żagiel. A jak tak się przewróci i wydupcy w jakie Lamborghini czy inne Porsche. To się do końca życia nie wypłaca. Ponoć sam owca WK biegnął w tym maratonie dzisiaj u nas w Krakowie. Dzięki również, do widzenia. Ja wam nie podałem, jak się klient nazywa. Bardzo kreatywnie, ale lepiej tak niż z imienia i nazwiska, bo mam mniej blurowania. Amadeusz wyrwi chuj. Następne, kapelanka. Może tęczę dzisiaj uchwycimy, to będzie na miniaturę. Aha, to jest ten chinol tutaj po prawej stronie. Dobra, brałem z niego. Zamówienie jest gotowe. To depnę trochę. Depnę trochę tym palcem, nie? Dobry, 527. Mogę dać przeciech? 2. No będzie.
2 km. Nie nagrałem dostawy znowu. Nie, no to, ta kamera się nie nadaje na takie warunki. Za ciepło jest. No, w 45 minut mam 31 zł. No i pokazała mi się Wadowicka. Już się wystraszyłem, że KFC by mi spierdolili całą godzinówkę. Ale na szczęście McDonald's. Kurde, nigdy tu nie byłem, a tu całkiem fajna okolica. Osiedle domków jednorodzinnych, no tam z prawej tylko te blokowiska, ale tu bardzo fajnie. Kurde, już nie mam chyba w ogóle drobnej do wydawania. Tu dwa, tam dwa, tu trzy i pół. Spłukałem się. J17. Jak? 17. Okay. Szybciutko, dzięki. No, wrzucili bonusik za pogodę. A. Jak ta kola się wyleje, to proszę składać zażalenia do McDonalda, bo pakowałem na seślach. I nie widziałem, jak wkładam paczuchę. A tam z prawej strony to już nie jest granatowo, tylko jest czarno. Znowu uciekamy przed deszczem. Wreszcie może okazać, że tak się przebujam po tym mieście, że faktycznie mnie ominie. Dobra, wie pan co, nie wiem, czy się trochę nie ulało to picie. Także sorry z góry, ale musiała coś źle zabezpieczyć. To wszystko, dzięki. Albo krawężniczek, albo krzesło. Następne Biedrona Podskale. Dzień dobry, 701. Kabanosy jakieś. Jest. Dziękuję bardzo. Cenia. Tak pierdolnąłem tą siatką, a tam jakiś słoik z powidłem jest. Kurde, jak będę na Romanowicza, może bym się przebrał. Przeciwdeszczowe. Siemano. Wczoraj mówiłem, że na Sebastiana, tam gdzie dostarczałem, to odbierałem swój strój do komunii. A w tym kościele miałem tą właśnie komunię. Tak mówię, aby to kogoś interesowało. Choć wątpię, żeby. Ja pierdol. Ale ulewa.
No jak jeździłem dalej od domu, to przynajmniej nie padało. Dobra, zanim dostarczymy do pana pod piątkę, to najpierw się w domu przebierzemy. Widzimy się za chwilę. Dobry, proszę bardzo. Do widzenia. Dobra, kurwa, znowu będę się przerwać, to nie ma sensu. Nie będzie padać. Przelało raz i... Czy ja się zagotuję w tym, kurwa, stroju? Dupce to, idę się przebrać. No. Dobra, kreska mąki z Nadwiślańskiej. Już nie zmieniać doleje, pierdolę, już się nie przebieram. Ktoś widziałem w samochodzie sobie za szybę włożył taką plakietkę, karteczkę. Jak mają z zaopatrzenia, to dał sobie glowo. Ciekawe, czy kiedyś mu to dupę uratowało. No moje. Dziękuję. Na Twardowskiego. Pod Zakrzówek. No i tyle z deszczu. Jedna wielka pompa i... po zawodach. Trzeba było zjechać, stanąć chwilę, może nawet do klienta w placce albo nawet pod mostem. Poczekać chwilę, a nie jeździć kurwa dwa razy do domu się przebierać. Kurwa, no mądre to, mądre to. No, odpinaj się. Dziękuję, widzenia. Frytki belgijskie, krakowskie. Placu Nowego. 7 dyszek w 2 godziny 10 minut. No nie ma tragedii, myślałem, że to gorzej będzie wyglądać. W ogóle dobiłem sobie powietrza w przednim amortyzatorze. Dużo lepiej to chodzi. I za miękki pod moją wagę. Tak 6-7 minut trzeba poczekać, dobra? Dobra. Nie nagrałem odbioru. No trudno. Jedziemy na jakiegoś Juliusza Fałata. Fałata, chuj wie. Nie wiem gdzie to. Fryteczki frytunie. Z suszonymi pomidorami i z majonezem. Gość tam jest dobry, jak odbierałem. Podchodzę drugi raz. Jak tam moje zamówienie? No właśnie robię twoje. Ale ja bym się przypomniał, jaki miałeś numer.
To chyba wie co robi, nie? Proszę bardzo. Widzenia. Wow. Nice. Pewnie kamera nie uchwyciła, jak pojechał na pingwina na brzuchu po tym asfalcie. Wytupcy w mordy pytami. Chociaż może. Teraz ciekawe, ile tu ludzi jest. Nie ma nikogo. Zobaczam, to była pani kogoś? Tutaj? Kurier! Dziękuję. F1. Kolejna pani z plecakiem głową. Jak odbierałem te frytki tam przy okrąglaku, to też była jedna pani, też z plecakiem głową. Dużo kobiet jeździ. I teraz się ciepło zrobiło, no bo w zimie tak trochę nie było. Chociaż ta w niebieskim jeździła w zimie. Wczoraj co na światłach stała. Wczoraj, przedwczoraj. Kurwa, za wysoko. A, tutaj. Znowu się piczka wyłączyła na dostawie. Jak mi się tak będzie kamera przy co drugiej dostawie wyłączać, to pomyślicie, że rąbę to jedzenie. Z Piłsudskiego. Od Wietnamców. Jedzonko. Rasa na 9 zł, więc daleko nie będzie. Godzinka do końca zmiany. Baterii starczy, tylko żeby mnie nie wypieprzyło gdzieś już daleko. Teraz to bym chciał gdzieś tu wokół centrum pojeździć. Tu te panie z Wietnamu takie zawsze uśmiechnięte, zadowolone. O. Kolejna pani z plecakiem Ubera. No teraz się okaże, że ja więcej kobiet mijam niż chłopaków. Pani ta, co z zaprzeczenia Rakowickiej jest na punkcie, ona nie jest uśmiechnięta. Także fajnie, bo przelecimy cały czas błońmi praktycznie do miejsca dostawy. No jednak szedł. Paweł. Okej. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Taco Mexicano z rynku gotowe będzie za 14 minut, no i to ja rozumiem. O, widziałem drillowca z Poznania przyjechali. To ja rozumiem, mówią ci 15 minut,
wjeżdżę 15 minut i se jedziesz elegancko 5 na godzinę, włączasz sobie pierwszy tryb, to byś baterii nie marnował i se lecisz. A nie, mówią ci kurwa 2 minuty, a czekasz 20. A to jest ta pizzeria, co mi kazali czekać po godzinę. Trzy papryczki. Dziękuję bardzo. Nie trzeba, no, jakoś się mniemy. Jak klient współpracuje, to jest on koma szybciej. I ja się nie wkurwiam. Ale Dariusz, światło. Dzięki, Darek. Dzień dobry, proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Dobra, potwierdzam, może da jeszcze jedno zrobię jakieś takie szybkie i zawijam na te, tak żeby znowu te 130 wyjść. Jeszcze mają gotowe, żebym znowu nie rozkładał na darmo. Dobra. 298 Glovo. No, dostała na 300 metrów. Jak za 7,40 może być? Nawet i na 300 metrów. Dostarczyłem. Tu pani mnie zaskoczyła, bo wyszła przed drzwi, to już tak nie włączałem przy niej tej kamery. Dobra, szybko poszło, bo od razu było gotowe. Zawieźć też tutaj. To jeszcze jedno machnę. Wpadła mi Biedronka, to pod skalę. Proszę, customer, niech to kurwa zrobią, bo ja mam 13 minut do końca mojej zmiany. Za tym się uda. Ja pierdolę, adres dostawy, druga obwodnica 70.
Nie dość, że mnie na mapach wkurwiają, że nie na przykład ulicy jaka jest, tylko jakieś obwodnice, to nawet przy dostawie mi w dupce li obwodnica zamiast napisać Marii Konopuskiej. Druga obwodnica, a nazwa budynku ulicę wpisała. Najbi się. Dzień dobry. Dzień dobry. O. Proszę bardzo. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję, do widzenia. Tu jest ten hotel po lewej stronie, w garażu. Dobra, skończyłem. 4 godzinki pykły. Zarobione 135 zł. 33 na godzinę. Dobra, chciałem chłopakowi pomóc, ale nie dosięgnę go tam. Schował się za kołem. A pewnie za chwilę wyjdzie i go pierdolniak wziął tam. Chciałem go do trawy dać, żeby się tylko ukuł. Może da radę i dotrze na drugą stronę do parku.